3 października w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży odbyło się spotkanie, na którym podpisano umowy na współfinansowanie projektu pod nazwą Rozwój Zielonego Transportu Publicznego w Łomży ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Zielony Transport Publiczny. Jak mówił prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, oprócz tego, że infrastruktura się poprawia, to dbamy również o to, aby nasi mieszkańcy mieli komfort poruszania się po mieście. Miasto Łomża skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne z programów rządowych. Te drogi to wartość kilkunastu milionów złotych. Dzisiaj kolejna dobra informacja dla naszych mieszkańców, bo podpisujemy umowę na transport publiczny, na 4 autobusy elektryczne, które w ramach wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wsparcie prawie 8,5 miliona złotych, wartość projektu 13 milionów złotych, już niebawem, można powiedzieć, będą na naszych łomżyńskich ulicach. Miasto korzysta z możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i używa ich w odpowiedni sposób. Swoją obecnością zaszczycił Łomżę również Piotr Rycerski, który reprezentował wicepremiera Jacka Sasina i odczytał przekazany przez niego list. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński za każdym razem, kiedy mówił o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Polski, powtarzał, że jest ono jedną z najważniejszych misji jego prezydentury. Był przekonany, że jest to fundament pod budowę nowoczesnej i silnej Polski, świadomej swoich interesów i skutecznie o niej walczącej na arenie międzynarodowej. Przywołuję w tym miejscu osobę świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ponieważ ideały, którymi się kierował jako prezydent Rzeczpospolitej, wyznaczyły kierunek działań dla rządu Zjednoczonej Prawicy. Dzisiejsze wydarzenie to bardzo dobry przykład dobrej współpracy między samorządami szczebla wojewódzkiego, mówił marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Oddajemy do użytkowania, to należy podkreślić, pierwszy autobus elektryczny w tym mieście. I to w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Cieszę się, że oprócz tych autobusów, dwóch, które są za nami, trafi jeszcze do Łomży co najmniej 6 następnych, ale zostaną też z tego programu zrealizowane ścieżki rowerowe, cały system roweru publicznego, z tego co mi wiadomo, zakup około 100 rowerów tradycyjnych, ale też 30 elektrycznych, przebudowa centrum przesiadkowego, także jak państwo widzą, bardzo kompleksowy projekt obejmujący nawet realizację magazynu energii, co spowoduje i będzie miał wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania tego całego przedsięwzięcia. Marek Olbryś wystąpił jako marszałek województwa, ale również jako łomżyniak. Zaznaczył, że bardzo cieszy się, że żyjemy w symbiozie infrastrukturalnej i środowiskowej. Łomża te wskaźniki ochrony powietrza nie ma za najlepszych i tu od dawna już pan prezydent, ale i mój kolega i przyjaciel pan Janusz Nowakowski wiedzą o tym i chcą, żeby ten jakość powietrza się poprawiała. Ale muszę powiedzieć, że to, że te piękne autobusy będą jeździły, to też taki symbol, żeby nasi mieszkańcy przestali jeździć gremialnie autami, a żeby się przesiadali na autobusy i na komunikację publiczną, bo to jest rzecz bardzo ważna. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska podkreślił, że jest to kolejny dobry dzień dla Łomży i dla Podlasia. To faktycznie dobry dzień dla Łomży, bo 4 kolejne autobusy elektryczne będą mogły zostać kupione tym razem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to, podkreślam, środki krajowe, środki, którymi dysponuje nasz rząd Rzeczpospolitej Polskiej, które są środkami dostępnymi już od paru lat, bo to w ramach Funduszu Transportu Niskoemisyjnego. Na briefingu obecni byli również poseł Kazimierz Gwiazdowski i poseł Jarosław Zieliński, którzy również cieszą się ze współpracy samorządów i z rozwoju miasta Łomża. Dofinansowanie to niespełna 30 milionów złotych. Miasto będzie w posiadaniu 8 autobusów elektrycznych, z czego już niebawem 2 z nich będą poruszać się po ulicach Łomży.
wygrana Polski z Rumunią w boksie olimpijskim, Andrzej Wawrzyk znokautowany po powrocie na ringi i pierwsza zawodowa wygrana Tomasza Niedźwieckiego. Wiele emocji przyniosła gala Suzuki Boxing Night, która odbyła się w piątek 30 września w hali olimpijczyków polskich w Łomży. Dziękuję za gratulacje. No, marzenia się spełniają i to było moim marzeniem wygrać z kimś takim klasowym jak Andrzej Wawrzyk. Po prostu nie mogłem sobie lepiej tego wymarzyć. Organizację wydarzenia wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. To przede wszystkim wychowanie młodzieży w takich wartościach sportowych i też świadczących o tym, że sport dobrze wychowuje młodzież, ale też dla nas jako województwa to doskonała promocja, bo mecz międzypaństwowy Polska-Rumunia, ale też te dwie walki zawodowe będą dla nas takim olbrzymim zaszczytem. Wydarzenia w ringu obserwował Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego, który kibicował zawodnikom. W młodości uprawiałem lekkoatletykę, ale również boks. To oczywiście dyscyplinę lubię ją oglądać, między innymi z tego powodu dzisiaj tutaj jestem. Wspieramy sport, różne dyscypliny sportowe oczywiście wspieramy, między innymi oczywiście też boks. No, tą dzisiejszą galę wsparliśmy kwotą 40 tysięcy złotych. Powiem tak, jak zaczynaliśmy swoją kadencję w 2018 roku, to wydatki na sport w budżecie województwa to było około 2,5 miliona. Na ten moment w tym roku jest już blisko 14 milionów złotych. To chyba te kwoty mówią same za siebie. Członek zarządu pogratulował również zwycięstwa w meczu z Rumunią Damianowi Durkaczowi, reprezentantowi Polski, olimpijczykowi z Tokio. Kolejne odsłony Suzuki Boxing Night to wydarzenia różniące się zasadniczo od typowych gal bokserskich z zestawem pojedynków zawodowych. W województwie podlaskim wydarzenie to gościła po raz pierwszy Sokółka, a tym razem hala olimpijczyków polskich w Łomży. Głównym organizatorem gali w Łomży był Zbigniew Maleszewski, szef klubu bokserskiego Tiger Łomża oraz struktur PZB w województwie podlaskim. W Krajowej Centrali Bokserskiego Związku jest wiceprezesem do spraw szkoleniowych. Gale Suzuki Boxing Night mają przede wszystkim na celu rozwój i propagowanie boksu olimpijskiego, a co się z tym wiąże, czyli propagowanie odpowiednich wzorców zachowań, zdrowego stylu życia, dążenia do osiągania sukcesów sportowych, jak również w swoich strukturach mamy w Polskim Związku Bokserskim Wydział Boksu Zawodowego. I właśnie po to dajemy chłopcom możliwość zaboksowania w boksie zawodowym. Jak podkreśla Zbigniew Maleszewski, Polski Związek Bokserski wprowadził istotne zmiany w krajowym systemie szkolenia. Efekty już są w postaci medali Mistrzostw Europy w różnych grupach wiekowych, od kadetów do seniorów oraz medali Mistrzostw Świata Kobiet. Znakomity dziennikarz i komentator boksu Janusz Pindera, który relacjonował łomżyńską galę na antenie TVP Sport, przypomniał, że w tym roku minęło 30 lat od ostatniego olimpijskiego medalu w boksie dla Polski. Tak się składa, że byłem wówczas w Barcelonie, stałem przy ringu, kiedy wygrywał ze Spinozą. Co więcej, później naprawdę zasłużył na wygraną z Torstenem Majem w półfinale. Powinniśmy pamiętać oglądać finale, walce olimpijskie złoto. To była przepiękna, cudowna historia. Poznałem to pokolenie doskonale. Efektownie wygrał pojedynek Jakub Słomiński, 51 kg. W pierwszej sekundzie trzeciej rundy rumuńscy sekundanci poddali swojego pięściarza, rzucając na ring ręcznik. Dla Janusza Pindery talent i fantastyczne warunki fizyczne powinien także wykorzystać na igrzyskach Mateusz Bereźnicki, 92 kg. Myślę, że mogło być lepiej, ale nie źle. Po jakiejś tam przerwie, 2-3 miesiące, w końcu boksuję znowu, lubię boksować i do następnego, dużo turniej się szykuję za miesiąc, to mam nadzieję, że będzie bardzo dobra forma, lepsza niż dzisiaj. Docelowe są, wiadomo, Igrzyska Olimpijskie, ale niedługo w następny rok będą Igrzyska Europejskie w Polsce i to będzie turniej kwalifikacyjny na Igrzyska Olimpijskie. Pomimo, że na zewnątrz padał deszcz, to w łomżyńskiej Wecie było słonecznie, kolorowo i wesoło. To wszystko za sprawą święta szkoły, które uczniowie i grono pedagogiczne obchodzą w tym roku po raz 16. Pupile Wety, bo o nich mowa, to wydarzenie, które z całej Łomży przyciąga miłośników przeróżnych gatunków zwierząt. Tegoroczna edycja zapisze się w kartach historii pod znakiem pszczół.
Jak wiemy, to co mówią naukowcy, że jeśli zginie ostatnia pszczoła, to po 3 latach ginie cywilizacja. Więc są to bardzo pożyteczne owady. Owady, które mają w swojej pracy mają zakres co najmniej 5-6 zawodów. Przede wszystkim są cudownymi chemikami, są architektami, są inżynierami, rzemieślnikami, no i po prostu są owadami, które dają tak cudny nektar, a tym nektarem jest miód. Łomżyńska Weta przyciągnęła dzisiaj grono zacnych gości. Jednym z nich był wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś, który mówił, że szkoła weterynaryjna z Łomży to jedna z kreatywniejszych szkół w subregionie. To jedna z bardziej takich kreatywnych szkół na terenie subregionu łomżyńskiego, a można powiedzieć całego województwa podlaskiego. A tu zawsze coś jest nowego. Dzisiaj otwieramy pasiekę, bardzo rzecz ważna dla człowieka, tak naprawdę powiedzieć, bo pszczoła to jest przyjacielem człowieka, która stymuluje cały ekosystem środowiskowy na całym świecie i dobrze jest, że pamiętamy o takich owadach, które są bardzo pożyteczne i myślę, że ta uroczystość potwierdza to, że zespół szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących numer 7 w Łomży co jakiś czas stara się coś nowego robić, zachęcać przede wszystkim uczniów do tej szkoły, żeby zdobywali wiedzę na temat zwierząt, na temat owadów, na temat ekosystemu, można powiedzieć, człowieka i są to naprawdę kreatywni młodzi ludzie, którzy na pewno sobie w tym dorosłym świecie poradzą, bo otrzymują to takie gruntowne wykształcenie, które przysposobi ich do życia dorosłego w takim wymiarze zawodowym. 16. edycja Dnia Pupila była pod znakiem pszczół, które, jak już wspominaliśmy, pełnią bardzo ważną rolę. Większość roślin dziko rosnących, nawet do 90%, do rozmnażania potrzebuje pośrednictwa owadów zapylających. Rośliny gatunków dziko rosnących zapewniają pokarm dla dzikiej zwierzyny, a co za tym idzie, zapewniają bioróżnorodność, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie lokalnych ekosystemów. Na szkolnych korytarzach tego dnia można było spotkać domowe zwierzęta, takie jak psy, koty czy króliki. Nie zabrakło też egzotycznego akcentu. Wetę odwiedziły węże, pająki, a nawet mrówki. Tutaj mamy pytona królewskiego, to jest zbożówka. Jeśli chodzi o zainteresowanie, po wybraniu szkoły, no przebywam jednak większość poza domem i potrzebowałam zwierzaka, który jednak nie wymaga aż takiej dużego nakładu opieki od moich rodziców. No więc padło na węże. Na początku było dość w domu kontrowersyjnie przyjęte, ale jednak potem okazało się, że nie są aż takie złe. Jeśli chodzi o opiekę, to wiadomo, jest to zwierzę jak każde inne, potrzebuje opieki weterynaryjnej, potrzebuje odpowiedniej nabytej wiedzy, na przykład na temat behawioru albo żywienia, ponieważ no, chcąc nie chcąc, każdy wąż je coś innego. Cóż tu więcej powiedzieć. Dużym problemem jest też weterynarz na przykład, bo weterynarzy od gadów jest bardzo mało. Najlepszy jest w Warszawie na przykład. Jest jeden chyba w Toruniu, z tego co kojarzę, i z takich lepszych weterynarzy to na tyle tak naprawdę. Normalnie człowiek nie wziąłby do ręki węża ze względu na to, że boi się, że taki wąż go ukąsi, ugryzie, udusi. Jak to jest, że wytrzymacie te węże i nic się nie dzieje? Generalnie na temat węży jest bardzo dużo mitów. No słyszałam dużo, zawsze, no w większości jednak są one fałszywe, są one nagłaśniane przez filmy, przez seriale, a tak naprawdę węże nie są straszne, węże są bardzo łagodnymi zwierzętami, na ogół są bardzo spokojne. Rzadko zdarza się, żeby naprawdę wąż miał jakiś zły temperament, żeby był on bardzo negatywnie nastawiony. Na ogół węże pochodzące z hodowli są bardzo łagodne, można je dotknąć, można je pogłaskać. Tylko no, trzeba przede wszystkim zachować bardzo dużą delikatność, bo nie oszukujmy się, ale to nie jest pies i kot, którego się podrapie za uchem przysłowiowo. Można było również nauczyć się udzielania pierwszej pomocy swojemu pupilowi. Dzieci są dosyć zaskoczone, kiedy mogą same dotknąć i sprawdzić i wyczuć te tętno. Dobra, kiedy zdarzają się takie sytuacje, że pies może być nieprzytomny? To zdarza się stosunkowo, nawet często. Często może dojść do zatrzymania, kiedy zostanie odcięty tlen, może dojść jakieś zadławienie,
albo pies może zostać porażony prądem. Wtedy, jeśli jest podejrzenie, że pies został porażony prądem, na początku trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo i pamiętać, żeby odciąć psa od źródła, gdzie to porażenie występuje, żeby samemu się nie porazić. W takiej sytuacji sprawdzamy, czy drogi oddechowe są też drożne, ewentualnie usunąć jakieś ciało. Sprawdzamy tętno, sprawdza się je na tylnej łapie, najlepiej na tętnicy udowej. I następnie, jeśli niewyczuwane jest tętno, przechodzimy do resuscytacji. Dobrze, żeby z nami była jakaś osoba, która by zadzwoniła po lekarza weterynarii. Człowiek musi być wsparciem i pomocą, a los zwierząt zależy od człowieka.